Siemanko, z tej strony Dreddy z ekipy Tajagotne i dzisiaj po raz kolejny będę mógł wam przedstawić kolejną planszówkę, która jest powiązana z RPGami, bo mieści się w uniwersum Dungeons & Dragons, naszych kochanych lochów i smoków. No i z tego powodu chciałbym wam ją przedstawić. A uważam, że gra jest warta przedstawienia i jest nietypowa, bo jest targetowana do nieco innej widowni niż zazwyczaj celujemy, ponieważ ta gra po rozegraniu kilku partii mogę to powiedzieć z pełną szczerością, że jest jednak kierowana dla młodszych użytkowników. A dlaczego? To zaraz wam pokażę, jak po kolei będę wyciągał elementy z pudła. Tutaj nie musicie się przerażać, to akurat, że ja posiadam wersję angielską, nic nie znaczy, ponieważ na naszym wspaniałym polskim rynku jest spolszczona wersja, którą wydał Rebel. Ja akurat pośpieszyłem się z tą grą, znaczy dostałem ją w prezencie, i dlatego mam wersję angielską, ale jeśli chodzi o elementy w środku, nie różni się ona niczym od tej, którą macie po polsku. Oczywiście wszystkie elementy będą przetłumaczane, pod tym względem wygracie. No i co? Instrukcja nie jest zbyt okazała, tak naprawdę zbiór elementów zajmuje większość i nic dziwnego, bo gra jest bardzo prosta, bo co ukazuje się naszym oczom? Nie mam żadnej standardowej planszy, mam tylko cztery takie kafelki. I każde podejście do tej gry jest dość podobne, bo układamy naszą planszę z czterech kafelków w odpowiedniej kolejności. Tam jeszcze gdzieś pójdzie ten ostatni, to, że nam się nie zmieści, nie jest problem. I z pomocą maksymalnie czterech postaci, minimalnie możemy zagrać w grę w dwie osoby, maksymalnie w cztery, będziemy przemierzać te lochy, tłukąc kolejne potwory i stawiając czoła kolejnym wyzwaniom. Tutaj jedyny element, który się różni od tego, jeżeli wykupicie tę grę i ją otworzycie, to są to figurki, ponieważ bazowo są monokoloryczne, jest żółta, niebieska, czerwona i zielona. Te cztery sztuki zostały pomalowane przez naszego niezastąpionego Boba i są fenomenalnie pomalowane. I mamy kolejno. Mam Łotra, Czarodzieja, Rangera i Wojownika, czyli absolutną klasykę. I co jest nam potrzebne jako graczowi? I tu się zaczynają elementy, które mi się bardzo podobają. Bo zaczynamy od takiego mojego plastikowego ustrojstwa, który ma jeszcze taki klips. Jest to tor, który będzie obrazował, ile mamy hapeków w miarę tego, jak będziemy się przebijać przez kolejne etapy tych podziemi. No bo wiadomo, fart może nas prędzej czy szybciej opuścić i możemy dostać dość konkretne bęski. I za każdym razem, kiedy będziemy tracić albo odzyskiwać jakieś punkty życia, to będziemy przeskakiwać tymi wartościami na torze. I kiedy mamy już nasz tor hapeczków, to wypadałoby zbudować, jak to przystało na RPG, naszą kartę postaci. Tu się robi fajnie, bo robimy to z gotowych segmentów. Wezmę tutaj przygotowane segmenty dla jednej postaci. Pierwszy nasz wybór to, czy gramy postacią męską, czy żeńską. I wstawiamy tą grafikę, powiedzmy, z lewej strony. Kolejnym wyborem jest wybranie, powiedzmy, archetypu. Przekłada się to na to, jaką dostaniemy specjalną umiejętność, z której będziemy mogli korzystać w miarę gry, albo jakiś dodatkowy atak. Ponownie wybieramy stronę i dokładamy do naszego toru. No i zostaje nam jeszcze ostatni kafelek. Są to ataki. Znowu mamy do wyboru dwie wersje. Jeżeli rozwiniemy naszą postać, to kafelek obracamy i z poziomu pierwszego przeskakujemy na poziom drugi i wtedy już progi do wyrzucania rzutów są dla nas przyjemniejsze. Jak już wszystko ładnie złożymy, trzyma się równo, jest ok. I każdy gracz ma przed sobą dokładnie to, czego potrzebuje. Ile musi wyrzucić, żeby klepnąć jakiegoś potwora i wszystkie inne możliwości, jakie też mu się tam pojawią w trakcie. No bo w tej grze tak naprawdę nie robimy za dużo. Nasza drużyna będzie przechodzić kolejno na etapy każdego kafelka. Na końcu każdego z kafelków zawalczy jeszcze z bossem. Ewentualnie jeszcze może wydłużyć sobie trasę o punkty, które nie są prostolinijne, zawsze dwa się takie pojawiają na kafelku. No i wtedy możemy napykać sobie więcej guza, ale jest szansa, że zdobędziemy więcej nagród. Bo tutaj w tej grze punkcje doświadczenia przejmują monety, trochę przypominają te, które w klasycznym Mario się pojawiają, a przynajmniej mi się tak kojarzą.
I niektóre potwory, które ubijemy, dadzą nam monety, niektóre spotkania, bo nie zawsze każde spotkanie, które odbędzie się na tej planszy, musi się wiązać z walką. Możemy dostać monety i te monety możemy przeznaczyć na kilka różnych celów. Jednym z nich jest właśnie zakup przedmiotów albo zrobienie level upa i wtedy obracamy nasz kafelek. Ale czemu mówię, że ta gra się jakoś wyróżnia i ma coś w sobie? Bo jeżeli macie znajomych albo dużo młodszych graczy, którzy jeszcze nie mieli styczności z żadną sesją RPG, a chcielibyście im poprowadzić na przykład właśnie Lochy i Smoki, to jest idealna gra wejścia, ponieważ w jej założeniach jest to, jak już każdy złoży swoją postać i będziemy przechodzić przez te lochy, to nasze ataki na te potwory oraz decyzje, które będziemy podejmować, bo mamy karty spotkań, na każdym polu będziemy ciągnąć jedną kartę i może się zdarzyć tak, że będziemy podejmować jakąś decyzję, napotkamy jakąś przeszkodę, będzie jakieś zwalone drzewo, będzie stał jakiś, może nie wiem, bandyta, który będzie chciał nas ograbić i będziemy musieli albo go pogonić, albo spróbować go jakkolwiek przekonać. Opcji jest dużo, większość jest humorystycznych, dlatego będą... Poziom humoru jest różny, więc myślę, że dla mniej wymagających młodszych użytkowników będzie jak najbardziej. Dla osób z bardziej ciętym humorem może się troszkę to wydawać czerstwe. Niemniej jednak, gracze na zmianę będą przekazywać sobie rolę mistrza gry. Jak to mistrza gry w planszówce? Otóż kartę spotkań zawsze ciągnie inna osoba. Przyjmijmy, że gramy maksymalnie w 4 dostępne osoby, mamy pełną naszą drużynę. To jeżeli przechodząc na ten kafelek nie rozdzielimy drużyny, nikt nie no tutaj by się nie dało, ale z takich pól możemy jeszcze rozdzielić naszą drużynę i pójść po dodatkowy wpiernicz, to zawsze, kiedy przejdziemy na następne pole, odczytywana jest kolejna karta spotkania, która jest... Mamy 4 talie, bo mamy 4 scenariusze, które mogą zostać rozegrane, bo wpływa to tak naprawdę, który kafelek jest na końcu. Z tych środkowych widzicie, że mamy tutaj krasnoludzkie kopalnie, mamy więcej krasnoludzkich kopalni, mamy Las Neverwinter i mamy samo Neverwinter. Także są 4 scenerie, które będą nakreślać koloryt tych kart, które będziemy odczytywać w miarę tego, jak będziemy się przemieszczać, bo na końcu, jak to na każdej porządnej sesji, a na pewno już kampanii, na końcu czekają nas bossowie. I oni mają takie wielkie płytki, które też się wstawia w taki mały cyndzel. I ten boss powinien stać na ostatnim kafelku naszego toru i z nim będziemy się bić. Jak widać, bossowie mają znacznie więcej tych punktów wytrzymałości. Swoją drogą jest tu użyty bardzo fajny wynalazek, żeby nie zgubić się, ile nasza bestia ma. Mamy taką klamerkę i przesuwamy ją w miarę tego, jak potwory dostają wpiernicz. To działa zarówno i z tymi dużymi kartami bossów, jak i wyciągnę teraz dowolną kartę spotkania z przeciwnikiem, która ma taki miedziano-złoty kolor. I tu też mamy z boku tor, do którego ta żabka się nadaje, żeby po kolei śledzić. No, najbardziej fachowo by było tak, bo wtedy nam ona nie wypada i możemy ją swobodnie przesuwać w miarę tego, jak nasz potwór będzie dostawał coraz więcej wcirów od naszych graczy. No a jak wykonujemy testy? No jest to gra związana z dadakami, więc jakże mogłoby to być coś innego niż zestaw kości 20-ściennych? I wygląda to tak jak na zwykłej sesji, dlatego uważam, że jest to świetna gra do wprowadzenia graczy, bo żeby nasze ataki się udały, musimy wyrzucić odpowiednią wartość na naszej kości. W tym przypadku wyrzuciłem akurat krytyczny sukces, który tutaj, z tego co pamiętam, chyba nie ma dodatkowych konotacji, ale wiązałby się w tym przypadku z 3 punktami obrażeń dla przeciwnika. Mało tego, udałoby mi się jeszcze zarobić na tym ataku, więc mógłbym w przyszłości kupić jakiś przedmiot, bo jedyne elementy, których jeszcze wam nie przedstawiłem, poza takim trzymadłem, który pozwala nam utrzymywać karty spotkań w miarę taki kulturalny sposób, wtedy karta jest przed graczem, który odczytuje, cała reszta nie widzi tego, co się dzieje.
To mamy jeszcze karty przedmiotów. Tutaj jeszcze są ściągi. Tu mamy przedmioty. I przedmioty też nie są jakieś specjalnie trudne, bo albo będą nam zawsze jednorazowo na kafelek możemy skorzystać z przedmiotu i albo będą dawać obrażenia, mogą pozwolić nam zniwelować jakiś atak na nas. Żadne skomplikowane efekty tutaj się nie pojawiają, więc nie powinno być problemów z opanowaniem ich. Oprócz tego mamy ściągę ze sklepem i tak jak możecie zauważyć, to za podniesienie poziomu potrzebujemy 5 monet, za kupienie przedmiotu 3, a jeżeli bylibyśmy martwi, no to można wymienić całe nasze złoto na 5 HP-ków i można dalej kontynuować przygodę. Co sprawia, że tak naprawdę jeżeli na którymś etapie któraś z postaci umrze, no to dość łatwo można ją przywrócić, dlatego nawet po rozegraniu tej gry, wchodząc na każde teoretycznie niepotrzebne pole, które sprawia, że jest większa szansa, że obskoczymy w piernicz, to muszę przyznać, że grając w 4 osoby z dwójką około 10-letnich dzieci i jedną osobą w moim wieku, to przejście tej przygody nie było żadnym problemem, żadna z postaci nie umarła. Może rzuty były łaskawe, tutaj nie będę się koniecznie kłócił, ale uważam, że nie jest to zbyt trudne, żeby przejść scenariusze tej gry, bo nie jest to nic nadzwyczajnego. I na samym końcu mamy ostatni rodzaj kart. Są to karty ekwipunku. I one tak naprawdę służą nam tylko i wyłącznie po to, żeby opisy naszych ataków, które będziemy wyprowadzać, były jeszcze barwniejsze. Możemy dzięki temu coś wpleść, bo na przykład jeżeli weźmiemy sobie taki zestaw łowcy, no to w nim mamy co? Wędkę, dużą metalową pułapkę, bardzo ciepły koc i jeszcze torbę smoczek zębów. Jeżeli na przykład naszym atakiem będzie, nie wiem, zaatakuje nas wróżka albo będzie próbowała uciekać, no to możemy powiedzieć, że wyciągamy naszą wspaniałą wędkę i po prostu próbujemy ją zarzucić. Ta gra ma rozbudzić poza tą warstwą czysto mechaniczną, czyli oddawaniem kolejnych ataków, przechodzeniem na kolejne pola, etc. Według mnie drugim dnem, które dopiero daje, powiedzmy, gry 3-5 do tą jedną gwiazdkę przynajmniej w górę, to, że ma bardzo duży potencjał roleplayowy. Możemy podejść do tej gry w ten sposób, że będziemy opisywać każdą kartę jak inaczej. Każda karta powinna być spotkaniem, ale możemy podejść do tego w bardzo RPG-owy sposób i nawet osoby, które nigdy nie miały styczności z tego typu rozrywką, mogą teraz spróbować poopisywać to, co robią. Może jeżeli im to siądzie, przyniesiecie swoją stertę podręczników i wciągniecie ich w hobby, które ich pogrąży na następne lata. To już zależy od nich. Jeśli chodzi o mnie, więcej za bardzo o tej grze nie mam potrzeby wam powiedzieć. Dokładne zasady są w tej bardzo krótkiej książeczce, więc jeżeli się zdecydujecie, to przejdziecie przez nią, myślę, w nie dłużej niż 10 minut. Także co? Ja polecam i zachęcam każdą osobę, która ma może młodsze rodzeństwo, osoby, które jeżeli słyszą planszówka, to myślą Monopoly i wszystko z mechaniką cięższą niż rzuć kostką, przesuń pionek jest dla nich ciężkie. To jest gra dla nich. A jeszcze jest szansa, że się wkręcą w RPG, czyli dodatkowy plus dla nas. Także dla mnie bomba. Więc co? Do zobaczenia przy planszy i w następnych filmach, gdzie pewnie wyciągnę znowu jakąś planszówkę, która będzie się jakoś wiązała z RPG-ami i znowu będę was bombardował ich zasadami. Z mojej strony to tyle. Do zobaczenia. Cześć.